Od poniedziałku trwają zajęcia w ramach wakacyjnego klubu dziecka w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich. W tym roku, jak wszystko inne, są one zupełnie inne z uwagi na sytuację epidemiczną. Trwa pierwszy turnus, a od przyszłego poniedziałku rozpocznie się drugi. Sytuację mamy wyjątkową w tym roku, więc oczywiście zachowujemy wszelkie rygory bezpieczeństwa i higieny również. Mamy ograniczoną grupę osób. Tym razem przyjęliśmy na zajęcia wakacyjne 15 dzieciaczków, podzielone. Te osoby są na 3 grupy. Każda grupa pracuje z oddzielnym instruktorem i dokonujemy po godzinie pracy zamian pomiędzy pracowniami. Dzisiaj mamy już zajęcia muzyczne, mamy zajęcia ceramiczne, zajęcia plastyczne. Na pewno pojawią się jeszcze zajęcia teatralne. Najprawdopodobniej też będzie projekcja filmowa. Za zajęcia i zabawy odpowiadają instruktorzy Maciej Lisowski, muzyka, Roman Cieślak, muzyka, Paweł Stasiński, ceramika, Kamila Dobrowolska, plastyka oraz Aleksander Kopański, teatr. Kiedy tylko jest to możliwe, Dom Kultury stara się, by 5-osobowe grupy spędzały czas na świeżym powietrzu. Pierwszy turnus półkolonii kończy się w piątek. Od poniedziałku, 13 lipca, ruszy kolejny, a udział weźmie w nim grupa kolejnych 15 dzieci.